Kajze mi się podział, mój synocek miły, pewnie go w powstaniu Grynczuce zabiły. Było założenie powstania dwóch teledysków, które całkowicie formalnie różnią się od siebie. Pierwszy teledysk to jest teledysk opowiadający dramat matki, która straciła syna w powstaniu. Synocka mojego. Drugi natomiast koncentruje się na samym powstaniu, na oburzonych górnikach, którzy wychodzą z kopalni i postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Mimo że bazujemy bardzo mocno na tej historii, na wydarzeniach historycznych, to próbujemy troszeczkę to reinterpretować, dodawać jakichś nowych form, żeby przybliżyć tę historię młodemu widzowi przede wszystkim. To jest taki główny chyba cel działań historycznych, żeby pokazać w miarę atrakcyjny sposób piękną historię naszego narodu, również młodym odbiorcom. Wydaje mi się, że to właśnie takie krótkie formy do młodego widza, właśnie przyzwyczajonego TikTokiem czy YouTube'em, trafiają najbardziej. Wy niedobrzy ludzie. Wydaje mi się, że festiwal NNW jest chyba najlepszym miejscem, żeby pokazać tego typu teledyski, no bo są to teledyski o tematyce historycznej czy patriotycznej. Bardzo dobrze te teledyski wpisują się w tę narrację. Jest to najlepsze miejsce do prezentacji tego typu treści. Bo bez historii przyszłość nie ma sensu.